Adrom z kabiny Polsatu Sport. Tomek Jankowski, komentowaliśmy przed chwilą mecz pomiędzy Startem Lublin, TBV Startem Lublina, Polfarmą Starogard Gdański. No i co? Ta Polfarma już, to od niej zaczniemy. No na razie w dół. Jaż przykro o tym mówić, bo przecież byliśmy zachwyceni na początku sezonu rzeczywiście pomysłem, wykonaniem, prawda? Dokładnie. No nie było takiego zespołu od dawna w naszej lidze. No miejmy nadzieję, że jeszcze trener Gronek to jakoś poukłada, ale atak atakiem, bo dzisiaj też przecież świetnie to wyglądało, bardzo, bardzo fajnie, ponad 90 punktów, dobra skuteczność, ale trzeba wrócić może do podstaw tych defensywnych. Czy będą nowe pomysły? Ciekawe, bo Artur Gronek lubi tak szukać się nowych pomysłów, a tu widać, że to już zmienianie krycia nikogo nie zaskakuje, a co więcej, zaczynają grać tak, to widzieliśmy to dzisiaj. To jest zaproszenie, prawda? Zaproszenie do grania, które jest zabójcze po prostu, bo no, Tomasona zatrzymać jeden na jeden z pozycji 4. Mało kto chyba by potrafił. Dokładnie. Filip Struski starał się, to nie wyszło. Kasper Młynarski starał się, to nie wyszło. To są zawodnicy, no nie chcę powiedzieć biali zawodnicy, którzy nie nadążają, ale tak jest. My jesteśmy trochę tak czerwoni jest, tutaj, tak. A oni są biali. Dokładnie, więc tutaj był największy problem, myślę. Był największy problem. Polfarmie życzymy jak najlepiej, bo wiemy, że ten zespół ma swój kłopot ze sponsorem. Już zapowiedziane zostało, że za rok ostatni sezon pod marką Polfarma, więc chciałoby się, żeby ta drużyna grała play-offie, ale chcieć to można, prawda? Będzie trzeba na boisku pokazać za tydzień trudny mecz z zespołem z Ostrowa. A Start, TBV Start, bo pół minuty poświęćmy na ten zespół, oklaski. A Dawid Dedek jest takim trenerem, który powoli, czasami się nie uda, jak w Koszalinie mu się nie udało, ale tutaj ten kolejny sezon jego pracy wygląda bardzo dobrze, bo ta drużyna gra po prostu. Ma dobry skład, fajnych zawodników i gra. Tak, prezes na pewno stwierdził, że da tutaj trenerowi Dedkowi więcej czasu na zbudowanie tej drużyny. Podpisywanie kontraktów kilkuletnich, to też jest jak najbardziej pozytywna sprawa. No i to, że idzie od początku, pamiętam, że przed sezonem świetnie tak, Start tak, oni grał. Sparingi grali świetnie. Dokładnie, potem to coś tam się zadziało niefajnego, ale teraz naprawdę wygląda to znakomicie. No ja jestem pod wrażeniem tego, już mówiliśmy to też w trakcie transmisji, ile razy dzisiaj mijali zawodnicy z piłką, prawda? Czyli to jest podstawa koszykówki, minięcie, oddanie i tak można się bawić do samego końca. Konik Tomka Jankowskiego, jak był trenerem minięcia. Nie do końca się to udało wtedy zrobić, ale teraz Start to realizuje i Tomasson to jest taki zawodnik ekscytujący, ja na niego bardzo lubię patrzeć, może w playoffie być bardzo groźny. Musimy kończyć, jutro 12:30 Spójnia Stargard Hydro Track Radom, też będzie sporo emocji, zapraszamy do Polsatu Sport i do studia Adrom zawsze. Dziękujemy, do zobaczenia. Do widzenia.